Witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, co dzisiaj w odcinku? Dzisiaj w odcinku będą dwa sbiraki, aż tak powiem. Te, które tutaj już były robione. Nie ma filmów z naprawy oczywiście, ale będziemy dzisiaj obliczać moc, którą te radio mierzyć i obliczać, słuchajcie, a najpierw czołóweczkę. Ja wiem, że przydałby się konkretny miernik, nie tego typu, ale słuchajcie, ja troszeczkę inaczej obliczam tą moc, tak jak tutaj większość z was to robi, że podpina sobie mierniczek, jakieś tam antenę, nawet niekoniecznie dobrze zestrojono, słuchajcie, tu jest na tej zasadzie, ja to robię oscyloskopem i wtedy widzę, ile mam w piku. Przez taki sztuczny obciążnik jest podłupięte radio. Tu idzie dalej do oscyloskopu. Zaraz wam może to zademonstruję i pokażę. Tego nie zobaczycie. Tutaj jest taki dzielnik. Słuchajcie, to jest sonda, znaczy przejściówka od sondy 1 do 10 do 100 MHz. Mam podpięte to w tej chwili pod kanał drugi oscyloskopu, po prostu pierwszego mi zawsze jest szkoda, przy większych mocach może być różnie, nie, się zachować. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, słuchajcie, ale jak to na początek zrobić, to ja tak od razu może przegonimy, że tak powiem, do zlonga. Tu jest taki krótki opis EIRP, słuchajcie. Lektor nie musi czytać, po prostu U razy I równa się moc P. P równa się U razy I, ale nie we wszystkich, że tak powiem, wariantach. Słuchajcie, co nas interesuje? Interesuje nas moc naszego PEP, czyli naszego maksymalnej wyemitowanej w eter po prostu mocy, która po prostu rusza naszą falę elektromagnetyczną. Czyli tak, mierzymy maksymalno stopień obwiedni, zresztą zaraz wam zobaczycie, to jest nasze PP, czyli napięcie w piku. Żadne inne nas nie interesuje. Przy mocach nadajników RMS-u nie obliczamy, to jest moc pośrednia, czyli minus 10 dB. Nie musimy obliczać, wyliczać mocy RMS-u, czyli nie musimy też równie dobrze, tak jak przy wzmacniaczach audio, to robiliśmy, że moc RMS-u razy 2, nie? Znaczy raz do potęgi drugiej i podzielić przez opór, a tutaj na przykład mamy idealny wzór na PEP, czyli na naszą w piku moc. Tutaj mamy wytłumaczenie, jak to jest, co to jest sinusoida, które napięcia nas będą interesować. Cały artykuł na pewno będzie to jako pogadanka zrobione, bo jest naprawdę fajnie wytłumaczone wszystko, także tu bez żadnego dobra, słuchajcie. Interesuje nas ten wzór, tylko i wyłącznie, czyli wzór na PEP, czyli EIRP, czyli mocy skutecznej wypromieniowanej z anteny. U kwadrat maksymalny, czyli to jest te nasze max, U max, oto, czyli jedną stronę, UPP, to są dwie strony, nie? Czyli U kwadrat maksymalny, czyli te nasze napięcie od środka do szczytu, razy kwadrat, podzielić przez dwie oporności. Jak wiadomo, anteny strojona często z rezystancją, impedancją, sorry, nie rezystancją, nie pomylić się, no właśnie, już się pomyliłem, dobra, to się wytnie. Stroją nasze anteny 50 ohmów. Przeważnie większość wszystkich nadawczych linii przesyłowych ma 50 ohmów, czyli nasz przewód między anteną a naszym nadajnikiem ma 50 ohmów. I tego się będziemy trzymać, po prostu taki standard. Niektóre tam się różnią, niektóre mają inne linie zasilające, na przykład 300 ohmów albo inne.
ale większość nadajników, nie wiem kto to wymyślił, tak szczerze, będę musiał do tego się doczytać, jeszcze do tego się nie doczytałem, dlaczego 50 omów, ale wiecie co, to naprawdę jest dobry temat na kolejne odcinki. Dlaczego 50 omów? Dobra, czyli 2R, czyli przez 100, czyli nasze napięcie u max, musimy, że tak powiem, podzielić przez dwie rezystancje naszego sztucznego obciążenia albo anteny. Ja jeszcze wspomnę, że dochodzi jeszcze do tego intermodulacja, która tutaj jest też, ma wpływ na to, ale to wiecie co, to dla zaawansowanych nie jest, po prostu przełączcie albo przewincie, albo kolejny odcinek oglądnijcie, po prostu nie będziemy, że tak powiem, szczegółami dla amatorów, a tym bardziej dla CB Radia, nie jest to konieczne uwzględnianie intermodulacji, tylko trzeba po prostu, no od tego zależy jakość nadajnika. Dobra, słuchajcie, dużo jeszcze by tłumaczyć na temat mocy, będzie na pewno już, tak jak wspomniałem, ten odcinek w ramach pogadanki, na pewno będziemy coś tutaj tłumaczyć. I teraz tak, dobrze by było podłączyć pod to generator audio, ale w tych akurat radiach jest Roger Beep. Także włączmy sobie Roger Beepa i będziemy na tym bipie, który nam pika, mierzyć maksymalno, bo to będzie już maksimum mocy, które wychodzi z nadajnika, nie? Dobra, ustawmy sobie tutaj może tak, podstawową bandę, kanał 20 i po kolei tak, FM. Dobra, wyciszmy te radio. FM. I co? Mierzymy tego naszego pika, nie? Ogólnie to zrobimy trzy pomiary. Pomiary mocy. Tylko musimy jeszcze wziąć kartkę, muszę i zapisać po kolei. Czyli teraz tak. Tutaj sobie wyczyśćmy to. Ir, wolty w piku. Wolty jednej połówki i wolty RMS-u. Trzy pomiary RMS-a. Dobra, lecimy. Modulacja FM, Radio President Grand. I zmierzyło nam RMS-a oczywiście. Ten. To jest moment. Wyczyśćmy te. Clear. Piku. Pierwsze napięcie w piku, 32. Przy modulacji jest to samo, bo to jest FM, także tu nie ma żadnych. 32 i 19. I sobie od razu to zapiszmy. Weźmy sobie karteczkę do pismo. FM. Tak, o, zrobimy dwie karteczki. Jednego zrobimy granka. Sobie zapiszemy. 32 FM. Dobra, tutaj. 32 jeszcze raz. 31,56, a co, tak, co inaczej. 32 i 19. No jest dobrze. 32 i 19. 32,2 można w uproszczeniu zaokrąglić. To jest nasze napięcie od szczytu do szczytu. Teraz tak, modulacja AM, Roger Beep i przy Roger Beep mamy maksimum, musimy sobie sprawdzić, 32,5 w AM-ie, 47 i ile było? Dobra, to jeszcze inaczej, krzykniemy sobie. Alo, 47,8. Już wam pokazuję. Alo, 47,8 w AM-ie. To jest tak, FM, AM amplitudą, czyli maksymalny poziom mocy przy modulacji. Alo, 48,12 wyskoczyło. No to 48,1 zaokrąglenie.
48,1. No i teraz wstęga górna, USB. Alo! 48,4. Alo! Alo! USB 48,4. LSB. Będzie to samo. Alo! O, 48,44. Czyli to jest to samo. LSB jest to samo. Dobra, zapisaliśmy sobie granta. Także w tej chwili przepinamy. Oczywiście to jest wszystko podłączone pod zasilacz. Te dwa radia są podłączone pod zasilacz 40 A, także tutaj z zapasem. Dobra, odetnijmy sobie, podłączmy sobie teraz sztuczne obciążenie i oscyloskop pod Alana 87. Kanał FM. Dobra, jest FM. Dobra, jest FM. I mamy FM. Słuchajcie, Alan 87. Sinus w FM-ie na wyjściu. Te same parametry, wszystko i mamy 25,90. Alo, nie ma różnicy, 62, 25,6 FM, 25,6 FM, 25,6 w piku. Pasuje. Dobra, przerzućmy teraz sobie AM. Aha, nie pokazałem, kurczę, to powiedzcie. Dobra, przeglądamy sobie teraz tak. FM, jeszcze raz, FM. 25,9, no 26 V można zaokrąglić. 25,6, ja napisałem to do różnych udało. 25,9, dobra. 25,9 poprawmy, FM. AM. Dobra, przekładamy na AM. Teraz tak. Alo, 40. Przy piku jest ponad 40. O, teraz Roger idzie. Słuchajcie, pik było przy modulacji. Alo, 41. Przy modulacji jest 41. 41 V. No i dobra. USB. USB. I przyczynę. USB. Alo, 56. Alo, 52, no 54. A jak normalnie mówię, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, 56. No 56, 55. Alo. Alo. USB. 56 V. W piku. Alo. Alo. No i dobra. I LSB. Alo. Jest to samo. 55,9, 56. Alo. Dobra. 56 w zaokrągleniu. 56 w zaokrągleniu. Czyli słuchajcie, na pierwszy rzut oka Alan 87 jest słabszy niż prezydent Grant. Od razu to widać już po napięciach, ale to nie. Jeszcze nie koniec. Bo teraz musimy sobie, że tak powiem, to rozpisać i przemierzyć, ile to ma naprawdę mocy. Dobra, słuchajcie.
Słuchajcie, z tego co tutaj widzimy u Max naszego, który musimy, napiszemy sobie najpierw wzór, czyli wzór na PEP. Na PEP to równa się u kwadrat Max przez 2 opory. Obciążnik 50 ohmów, czyli podzielimy przez 100. Jedziemy sobie z grantem na początku. Mamy granta i mamy rozpisane FM, czyli liczymy sobie FM PEP. Kalkulator robi mi się chyba, bo to tak będzie szybciej. Dobra, mam w komputerze kalkulator. Mój mi się zepsuł. 32 to była PP, napięcie PP, czyli 32,2 podzielimy na pół, to mamy 16,1. Czemu dzielimy? No bo sinus był cały, no to teraz musimy połówkę wziąć od 0 do maksimum pika, czyli 16,1, czyli mamy napięcie, tutaj będzie 16,1 do kwadratu, czyli robimy w ten sposób PP równa się 16,1 do kwadratu przez 100, bo 2 obciążniki. Nie 2 razy, tylko 2R. 2R, czyli przez 100. 16, czyli równa się, piszemy dalej, 16,1 razy 16,1. 1 razy 16,1 to równa się 259,21. Równa się 259,21. Tak robimy w zaokrągleniu i tak nie będzie. Przez 100 to tu robimy FM. FM, FM, FM. Dobra. Czyli teraz tak, podzielimy te 259,21 przez 100, to równa się 2,59, to równa się PEP, równa się 2,59, niecałe 3 W mocy, 2,6 W mocy w FM-ie. Czekajcie, chyba że mi... Nie no tak, 10 na działku, nie no dobrze no. Dobrze jest. No to dobra, 2,6 mocy w FM-ie. AM, czyli jest nieźle skręcony. Będziemy tego Alana rozkręcać. Dobra, jedziemy teraz AM i SSB. To mniej więcej jest podobnie, bo 48,1, 48,4. To weźmy sobie te USB 48,4. 48,4. No to teraz robimy tak. 48,4 to jest 24,2 na pół. 24,2 AM równa się 24,2 do drugiej podzielić przez 100. No to liczymy szybciutko. Razy 24,2 585, to równa się 585,64 podzielić przez 100, to równa się 5,85. I tam jeszcze 64 W. To jest AM. I SSB. W tym, że jeszcze w SSB musimy tą wartość tego AM-u razy 4.
A wiecie dlaczego razy 4? Piszcie w komentarzach, słuchajcie, dlaczego tą wartość 5,85 razy robimy 4. 20, czyli LSB, USB, USB, LSB, to moc mamy 23,4256 USB, SSB, SSB, czy LSB, czy USB, to będzie to samo. 23,5 W na 23,4. I słuchajcie, tu mamy granta. Tu mamy granta. Wszystko było robione z grantem. Z tym śliczniutkim grantem. Piszcie w komentarzach, dlaczego tą moc zrobiłem razy 4. Dlaczego? I teraz tak. Alan 87. Jedziemy dalej. Alan 87. 25 i 9, tak? 25 i 8 zróbmy. Łatwiej podzielić. A nie, no dobra, niech już będzie 25 i 9. Obliczamy FM. FM równa się PEP. PEP równa się przez 100. Równa się przez 100, to żeby było szybciej. Teraz podstawiamy. 25 i 9 na pół. 25 i 9 podzielić 2, 12,95, 12,95 do drugiej, to się równa się razy 12,95 u 167,7, 167,7 podzielić przez 100, to równa się 1,67. No i tam jakieś resztki, nie? Podzielić 100. 1,677025. 677025. Dokładnie. 1, niecałe 2 W mocy FM. Alan 87 liczymy. Dobra, AM SSB. AM 41 V, maksymalna w piku, czyli na pół to mamy 20,5, 120,5 do drugiej, już liczymy ile to jest, moment, kurczę, pod tej 20,5 razy 20,5. 420 podzielić przez 100, to jest 4,2 W AM. Pięknie. Czyli wszystko gra. I SSB 56 V, to co żeśmy zmierzyli przy maksymalnym, czyli robimy teraz tak, 56 na pół to jest 28. 28, tak? 56 podzielić 2, no tak, no przecież, a jak inaczej. Dobra, to teraz tak, przez 100 równa się przez 100, to równa się, i teraz tak, 28 do drugiej, 28 razy 28, 784. Widzicie, w SSB wyjdzie na pewno dużo lepiej Alan 87 niż Grant. Ale Grant za to modulacją nadrabia, no. Jest świetna modulacja. Idealnie równo 2,7 kHz, nie więcej. Piskliwa taka wyraźna. Dobra, to jest 7,84 W AM. Co tu liczę? Nie. Aha, razy 4, czyli 7,84 razy 4 to równa się, moment,
wiem, że będziecie szybsi niż ja. Ale dlatego to nagrywam. 31,32. 31,3 wata. Pep. Pep, nie R. Pep. Tu mamy SSB. Czyli podsumowując, słuchajcie. Podsumowując. FM i FM. FM 2,6, 2,59 W, Grand. FM 1,7 W, gorzej. AM 4,2 W, Midland, Alan 87. Prezydent, Grand, AM 5, AM, gdzie jest AM? Hmm. 5,8 wata. 5,8 wata, 4,2 waty. I SSB 31,3 wata na wyjściu. 23,42 i tam jakaś końcówka. 23, a 30 SSB pięknie. 31,3 wata. Dobra, ja pozdrawiam, słuchajcie. Dzięki za obejrzenie i tak długi odcinek. Ja nie mam ostatnio za zbyt dużo czasu, ale przynajmniej przemierzyliśmy. Mniej więcej zakumaliście, o co chodzi, miejmy nadzieję. A ci, którzy już to dobrze wiedzą, to dobrze, no, że wiedzą. Pozdrawiam.